Where are we going? Dunkirk. Dynamo. Kryptonim, pod którym kryła się misja mająca na celu ocalić życie ponad 300 000 alianckich żołnierzy na przełomie wiosny i lata 1940 roku. Otoczeni przez niemieckie wojska stali bezsilni na plażach Dunkierki, małego miasteczka, którego nazwa miała już na zawsze stać się synonimem walki do końca i wiary w zwycięstwo. Ich los wpłynął na przebieg całej II wojny światowej. Christopher Nolan, reżyser widowiska, zdecydował się wzbogacić film o rzadko spotykane rozwiązanie fabularne. Akcję śledzimy z 3 perspektyw: lądu, morza oraz powietrza. Każde z nich rozgrywa się w nieco innym przedziale czasowym, jednak ostatecznie wszystkie zazębiają się w logiczną i mocną całość. Sposób, w jaki fabuła szyta jest na naszych oczach, ukazując nam liczne powiązania między poszczególnymi elementami opowieści i wymagając od widza uważnej analizy zdarzeń, powinny budzić uznanie. Tego typu eksperymenty łatwo mogą skończyć się fiaskiem, jednak nie w wypadku Nolana. Dla niego to coś więcej niż kolejny film do wpisania w CV, coś więcej niż nastawiony na sukces finansowy blockbuster. To osobisty manifest, nad jakim pracował od dekad. Dzieło ukazujące nie tylko jego ogromny talent, ale także szacunek do najmniejszych szczegółów. Dunkierka skutecznie walczy z wszelkimi przejawami patetyzmu i ckliwości. Jest to zasługa świetnie rozpisanego scenariusza, jak i solidnego aktorstwa. Pośród nazwisk, które zaszczyciły film swoją obecnością, znaleźli się m.in. Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Tom Hardy czy Harry Styles. Rzadko zdarza się, by w warstwie aktorskiej film nie miał żadnych słabych punktów. Niewątpliwie jest w tym spora zasługa Nolana i jego niezawodnego nosa wyrobionego przez lata pracy na stołku reżysera. Co może zaskakiwać, Dunkierka unika bezpretensjonalnej narracji, zachowując jednocześnie ascetyczną czystość formy. Nie ma niepotrzebnych, banalnych dialogów, zbędnych one-linerów. Nie ma głupot, tanich ozdobników czy niepotrzebnie efektownych scen. Efekty specjalne oczywiście są obecne, lecz wspierane przez kartonowe makiety stanowią integralny element dzieła Nolana, uwypuklając koszmar działań wojennych. Nie są i nie mają być głównym atutem dzieła. Ich obecność ma swój konkretny cel i twórcy ani na chwilę nie tracą go z oczu. Muzyka Hansa Zimmera. Wystarczyłoby na tym skończyć opis tego aspektu w dziele Nolana. Jeżeli ktokolwiek jest obecnie gwarantem absolutnie bezbłędnej ścieżki dźwiękowej do filmu, to jest nim niewątpliwie Zimmer. I ponownie, jak miało to miejsce wcześniej, tak i tym razem jego kompozycje stanowią silny punkt programu, dodając dziełu dramatyzmu lub, jeżeli tego wymaga akurat scena, oddając dźwięki ciszy lepiej niż robi to sama cisza. Obraz miał swoją premierę na nośniku DVD i Blu-ray 18 grudnia, a za jego dystrybucję na terenie Polski odpowiadało Galapagos Films. Wersja DVD zawiera film w wersji z lektorem lub napisami. Niestety pozbawiona jest ona dodatków. Edycja Blu-ray oprócz samego filmu w lepszej rozdzielczości zawiera także liczne dodatki w postaci kilku materiałów z planu podzielonych na kategorie. Do wyboru mamy materiały dotyczące tworzenia ujęć w powietrzu, na lądzie lub w wodzie. Ponadto wydanie zawiera również dodatki przybliżające nam proces twórczy, który stał u podstaw stworzenia filmu. Dunkierka jest jednym z najważniejszych filmów 2017 roku i jednym z wybitniejszych dzieł kina wojennego w ogóle. Christopher Nolan zaczął pracę nad jego scenariuszem jeszcze w latach 90. Po latach przygotowań i licznych rozmowach z weteranami i świadkami tamtych wydarzeń dostarczył nam obraz tak bliski rzeczywistości, jak tylko było to możliwe, zachowując przy tym przyciągające wzrok wizualne mistrzostwo. Wojna to, wbrew temu, czym karmią nas hollywoodzkie produkcje, nie czas bohaterów, lecz zwykłych ludzi gotowych na heroiczne czyny. Niestety fabryka snów w swoich filmach często wypacza jej faktyczny obraz, tworząc mity i niejednokrotnie mijając się z prawdą o kilka długości. Wobec tego typu produkcji dzieło Nolana mieni się niczym najczystszej próby diament, zawstydzający konkurencję niemal na każdym możliwym polu. Od muzyki poprzez kreacje aktorskie, rozwiązania fabularne trzymające się faktów historycznych, czy w końcu gęsty, ciężki klimat. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z Poważnej Strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal PoważnaStrona.com oraz profil Poważnej Strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.